Osobiście bardzo się cieszę, że na mapie Polski, wśród tych świątyń, które w nocy z 26 na 27 lutego będą wypełniały się tymi, którzy modlić się będą w intencji Ojczyzny, znalazła się nasza świątynia. Świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy Zdrowiu. Cieszę się i serdecznie zapraszam do tej modlitwy. Tę modlitwę rozpoczniemy apelem jasnogórskim o godzinie 21. Kulminacyjnym punktem z pewnością będzie Eucharystia w intencji Ojczyzny o godzinie 24. Zakończymy błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, być może gdzieś około godziny 3 po północy. Wyrażam wielką radość, iż w organizację tej nocy walki o błogosławieństwo dla Polski bardzo mocno włączyli się i wojownicy Maryi, i rycerze świętego Jana Pawła II. Myślę, że każdy, komu leży na sercu dobro, pomyślność naszej ojczyzny, błogosławieństwo dla niej, tego dnia, tej nocy, powinien zawitać do świątyni, gdzie ta modlitwa będzie miała miejsce. Zapraszam gorąco do naszej zdrojowej świątyni w Krynicy.